Moi drodzy, jesteśmy w środku lasu. Pies mi zginął, ale to nic, zaraz przyjdzie. A tutaj jest roślina, o której chciałam Wam powiedzieć, bo właśnie zaczyna kwitnąć. Tutaj w lesie zaczyna, bo tutaj wszystko kwitnie później, natomiast w Waszych ogrodach pewnie już kwitnie i cieszy Was pięknym zapachem, bo to jest jaśminowiec. Jaśminowiec to nie jest jaśmin. To są dwa różne gatunki, chociaż oba gatunki mają piękne białe kwiaty i w tym są do siebie podobne. Również w części związków czynnych, które w sobie zawierają, są do siebie podobne. Natomiast w naszych warunkach klimatycznych rośnie jaśminowiec, prawie 70 gatunków. Tu jakiś przyjaciel do niego przyszedł, czy przyjaciółka, mrówka. I w naszych ogrodach właśnie bardzo często mamy jaśminowiec wonny, który we wczesnoletnie wieczory kusi nas, czy wabi nas, czy odurza nas swoim zapachem. Ale w jaśminowcu jest bardzo dużo związków czynnych, które są niezwykle przydatne dla naszego zdrowia. Między innymi są to kumaryny, czyli związki o charakterze przeciwzapalnym między innymi, ale też jedna z kumaryn umbelliferon to jest taki związek, który chroni nas przed działaniem promieni UV. Inny, skopoletyna, to jest związek, który obniża nam ciśnienie krwi, więc bardzo są to pożyteczne związki dla naszego zdrowia. Są fitosterole, czyli takie roślinne odpowiedniki cholesterolu, które ograniczają wchłanianie nam złego cholesterolu, głównie w naszym organizmie, ale też są flawonoidy, które mają działanie też przeciwzapalne, ale głównie antyoksydacyjne, a wiecie, jak to jest niebezpieczne, jeśli wolne rodniki harcują po naszym organizmie. A jakie działanie ma jaśminowiec? Jaśminowiec ma działanie wszelakie. Już przed chwilą mówiłam, obniża ciśnienie krwi, chroni przed działaniem promieni UV, ale też ma działanie silnie bakteriobójcze i to między innymi na takie bakterie, które mogą być przyczyną sepsy, więc bardzo silne bakterie. Ale ma też działanie grzybobójcze, ma działanie rozkurczowe, ma działanie uspokajające. Mówi się, że trwają badania cały czas w tym kierunku, że ma działanie przeciwnowotworowe, ma działanie antydepresyjne, ma działanie ochronne dla naszej wątroby. Fantastycznie wpływa na naszą skórę, więc z tego działania jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz. A co możemy robić? Możemy zbierać kwiaty, możemy suszyć, możemy je również przetwarzać, na przykład robić ocet z kwiatów jaśminowca. Wiecie, że ja jestem wielką fanką, wielką admiratorką octów. Parę filmów o octach jest na moim kanale na YouTubie To Ciziółko, więc tam sobie zerknijcie, jeżeli jesteście ciekawi. Ale możemy też zrobić nalewkę z takich kwiatów jaśminowca. No naprawdę szereg różnych rzeczy, co Wam tylko w duszy gra. Więc my z jaśminowcem pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Idźcie, szukajcie, zbierajcie, przetwarzajcie i bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Pa, pa!